Hej, cześć i czołem, siemanko, ja jestem Chris, witam was na moim kanale i dziś mam dla was coś specjalnego, ale zanim wam powiem co, poproszę o intro. Intro powiedziałem! No, i tak masz cykać, rozumiesz? Dziękuję. No, a wracając do tematu, dzisiaj 5 rzeczy, dla których warto wyjechać do Anglii. Zapraszam. Podpunkt pierwszy, chociaż wcale nie koniecznie najważniejszy, to będzie godne życie dla Polaka za minimalną stawkę. O co chodzi? Tutaj aktualnie po ostatnim roku stawka wzrosła na 7,20 do 7,50. Jest to minimalna stawka, za którą po prostu można naprawdę godnie przeżyć. Nie jest to bogactwo, nie jest to luksus, ale stać nas na dach nad głową, na gruby melanż co weekend. To też, ale to swoją drogą, nie? Stać jest nas na dom. Czyli wynajęcie mieszkania lub kupno nawet tak naprawdę, ale z tym kupnem to już tam nie zagłębiajmy się. Na pewno jest nas stać na wynajęcie mieszkania, na zrobienie prawa jazdy, kupno samochodu. Kupno samochodu, chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, że tutaj kupienie zwykłego, małego auta możecie sobie na to pozwolić pracując po 2-3 tygodniach. Na kupienie super fajnego takiego autka, znaczy może dobra, przepraszam, na kupienie lepszego auta musicie odkładać miesiąc, na kupienie no miesiąc, półtora, powiedzmy tak, nie, żebyśmy nie przesadzali. A na kupienie super wypasionego auta jesteście w stanie sobie po 3 miesiącach odłożyć. A teraz policzcie sobie, żeby tak porównać, nie, policzcie sobie ile musielibyście odkładać, żeby kupić swoje wymarzone auto w Polsce. I sami powiem również, że stać jest nas na normalne jedzenie. Normalne, w sensie, idąc do sklepu, ja się nie zastanawiam, czy wziąć to, a może nie wziąć. Kurczę, nie, bo to za drogie, czy coś. Nie, mam ochotę na stejka za 20 funtów, mogę sobie pozwolić na takiego stejka. Nie codziennie oczywiście, ale mogę sobie na to pozwolić. Nie muszę sobie jakichś tam wyrzeczeń robić, czy coś w ten deseń, nie? Dobra, tak na poważnie. Druga rzecz. Większe możliwości. Dlaczego? No, jesteśmy za granicą. Mamy paletę możliwości. Możemy iść do każdej praktycznie rzecz biorąc pracy. Jeśli znamy język, mamy kwalifikacje, możemy wykonywać zawód, który wykonywaliśmy w Polsce za naprawdę konkretne pieniądze. Powiedzmy tak. Elektryk, czy tam hydraulik, mechanik i ludzie, którzy mają naprawdę fach w ręku i nie jest to taki typowo codzienny zawód, mają naprawdę świetne życie za granicą. Kwestia tylko, czy znają język po prostu, ponieważ takich ludzi się szuka. Tutaj nawet otwierasz gazetę angielską lub cokolwiek, to cały czas widać, szuka się elektryków, hydraulików, mechaników, specjalistycznych zawodów, w których po prostu mało jest ludzi tak naprawdę. Większe możliwości to też przede wszystkim to, że możemy sobie wybrać dowolną pracę, ponieważ nic nas nie powstrzymuje przed tym, żeby na przykład iść pracować do fabryki kaczek czy kurczaków. Jeśli mamy większe ambicje, możemy iść pracować jako kelner albo kucharz na restauracji. Chcemy, możemy również robić jakiekolwiek kursy i dzięki temu możesz jeździć na wózkach lub prowadzić tira, być kierowcą, no wiadomo, możliwość jest naprawdę multum. Czym to się tylko różni? Ja to powiem ze swojego własnego doświadczenia. Wygląda to mniej więcej tak, w Polsce, żebym u siebie na przykład w mieście, żebym dostał się do fabryki, takie gdzie tutaj mogę iść, tylko wchodzę do agencji, potrzebuję pracownika, idziesz pan. Nie potrzebują jakiejś książeczki sanepidowskiej, nie potrzebują jakiegoś doświadczenia, czegoś, tylko po prostu do produkcji tak naprawdę na fabryki nadaje się każdy debil, czy tam inteligent, bo każdy człowiek jest w stanie po prostu to wykonywać. Nie ma z tym żadnego w ogóle problemu. A w Polsce jednak muszę mieć plecy jakiegoś znajomego, który to CV podrzuci, powie szefowi, że tam to jest dobry człowiek, będzie się nadawał i tak dalej. Także dla mnie to jest daremne. Mogę pracować gdzie chcę, mogę robić co chcę i mam naprawdę wiele możliwości. Dobra. Przejdźmy do trzeciego podpunktu. Lepsze perspektywy na przyszłość. Cóż, ujmę to tak. Będąc po prostu tutaj, mam lepszą perspektywę na przyszłość, ponieważ nie boję się założyć rodziny, nie boję się zrobić sobie dziecka, chociaż samemu to będzie trochę ciężko.
Świrki. Nie no, wygląda to tak. Nie będę się bał, żeby na przykład ze swoją kobietą, żebyśmy sobie zrobili dziecko, ponieważ wiemy, że damy sobie bez problemu rady. Będzie nas stać na wszystkie podstawowe rzeczy do przeżycia, że tak powiem. I wiadomo, że to dziecko pójdzie do lepszej szkoły, będzie miało też większe i lepsze możliwości. Tutaj dostać dom socjalny na przykład, to też nie jest żaden problem tak naprawdę. Jeśli dobrze się zakombinuje, to idzie dwa razy szybciej, a w Polsce myślę, że to są dłuższe procedury, zresztą nie wgłębiajmy się w ten temat. Czwarty powód mordeczki, dla którego warto naprawdę tu przyjechać, to przede wszystkim tolerancja i życzliwość ludzi. Jest tu całkowicie inny system, całkowicie. Powiedzmy tak, w Polsce idziesz i ktoś się zaczepi niechcący barkiem, czy tam cię szczurknie, czy coś. Może jakiś problem, gościu? A jak wygląda to tutaj? Sorry. No problem. Uśmiech na twarzy, idziemy dalej, tak? Co jeszcze? Tolerancja, no... Fajna rzecz, bo powiedzmy, jak dobrze wiecie, ja mam dosyć sporo tatuaży. Mam tatuaże w widocznych miejscach, tak jak na dłoni, na szyi, z obu stron, na karku, z tyłu. W Polsce, żebym ja poszedł za kasę pracować, to nie wiem, chyba mój stary musiałby być prezesem Biedronki albo coś w tym deseń, bo tak to, sorry, nie ma szans. Dlaczego? Bo wiadomo, w Polsce jest zero tolerancji. Jeśli jesteś punkiem, masz powiedzmy irokeza, pół twarzy wykolczykowanej, no to ty się już nigdzie do pracy przecież nie nadajesz, no bo ty jesteś inny. Jeśli jesteś wytatuowany, nosisz dres i krótko ścięte włosy, nie nadajesz się do żadnej pracy, bo przecież ty jesteś złym pracownikiem. Nieważne, że połowę tych idiotów, którzy tam już na tej fabryce pracują, byś przewyższył swoim intelektem, zdolnościami, skillem, czymkolwiek. Nie, ty się nie nadajesz, bo ty jesteś albo wytatuowany, albo wykolczykowany. I kurczę, to jest załamujące. Dobra, mordeczki, to teraz ostatni, piąty punkt. Myślę, że poniekąd najważniejszy. Wygląda to tak, że lepsze i łatwiejsze życie. No tak, bo przecież mówi się, że Polska jest tylko krajem dla silnych ludzi. Jasne, tylko że no silny, niesilny, powiedzmy sobie szczerze. Dlaczego ja muszę kombinować, żeby jakoś dożyć do tego 10, skoro mogę wyjechać za granicę? Tak, to jest pójście na łatwiznę, tak. Wyjechać za granicę, iść do byle jakiej pracy, robić swoje i zawsze w piątek, czy powiedzmy, jeśli to nie jest praca na kontrakt, to zawsze w piątek przychodzi wypłata. Ja nie muszę się martwić i myśleć, czy mi szef zapłaci? Nie wiadomo. Może za tydzień przyjdzie wypłata. A może za 2 tygodnie? No cóż, ale jak moje dzieci przeżyją 2 tygodnie bez jedzenia? Tutaj nie ma takich zmartwień. Tu jest zawsze wypłata wtedy, kiedy ma być, tyle ile ma być. Nie muszę się prosić o swoje pieniądze, nie muszę chodzić nikomu lizać dupy, bo prawdą jest, że za to, co ty robisz w pracy, należy ci się wypłata i ty nie masz o nią żebrać, czy chodzić i prosić i truć dupę szefowi, tylko to ci się należy. I masz pełne prawo do tego. Niestety w Polsce zauważyłem, że jest tak, że jakby to powiedzieć, to jest taka mentalność dziwna, że ty, wykonując pracę dla swojego pracodawcy, jesteś jego sługą. Jeśli on powie, że masz mi umyć auto, to idziesz mu umyć auto. Jeśli powiesz, no koleś, ja u ciebie kładę kostkę w ruchu, ja mam w dupie twoje auto, nie będę ci go mył, sam sobie je umyj. Dobra, nie chcesz pracować, spoko, jutro możesz nie przychodzić. Ej, halo, sorry, excuse moi, ej. Gościu, ty, ja jestem twoim niewolnikiem czy twoim pracownikiem, bo jest definitywna różnica między tym. Jakby nie patrzeć, nie? Dobra, młodeczki, tym właśnie podpunktem kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli chcielibyście kontynuacji tej serii, żeby się wypowiadał na temat życia w Anglii, to mogę przygotować kolejny materiał, tylko dajcie mi znać w komentarzach, dajcie łapkę w górę, żebym widział, że wam się podoba, że chcecie tego więcej. I nie chcę obiecywać, ale jeśli będzie zadowalająca ilość łapek i będzie... W komentarzach dacie mi znać, co chcecie jeszcze wiedzieć, to jeszcze w tym tygodniu nawet wam wypuszczę materiał, nie ma żadnego problemu, nie? Tylko żebym widział po prostu, że chcecie, nie? Powiedzmy tak, wy napędzicie mnie, ja napędzę siebie, dzięki wam. Może to dziwnie zabrzmieć, ale właśnie w ten sposób się inspiruję. Jeśli widzę, że filmik wam się podoba z danej kategorii, będę to ciągnął dalej. Jeśli nie, no to będę wrzucał wszystkiego po trochu, żeby dalej wyłapać, czego wymagacie ode mnie. Także dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, mordeczki. I z farcikiem. Elo. Gdzie jest kurwa outro, ja się pytam.
Dziękuję. No.